Jeden z najważniejszych numerów Dziennika Związkowego. Co roku to numer wydawany w pierwszy weekend grudnia. Jest to numer, który zawiera kalendarz. W tym roku kalendarz Dziennika Związkowego będzie naprawdę wyjątkowy. Będzie w 100% góralski, ponieważ znajdą się w nim zdjęcia chyba największego w tej chwili zespołu góralskiego działającego w Chicago, zespołu Siumni. No i mamy ogromną przyjemność na dosłownie 2 tygodnie przed premierą tego kalendarza gości w studio Karolinę Strzelec-Stafiera, kierownika i instruktora zespołu Siumni. Witam, Karolina. Witam cię bardzo serdecznie i wszystkich słuchaczy i widzów. Mamy pierwszy egzemplarz. Dopiero jeden, a zanim wy, drodzy Państwo, zobaczycie go jako dodatek do Dziennika Związkowego 8 grudnia, możemy się już pochwalić naprawdę pięknymi zdjęciami. A ja muszę zacząć od podstawowego pytania, bo górale wiedzą, cebry nie bardzo. Co to znaczy Siumni? Siumni to tacy są wolni, śmieli do ludzi, weseli. To tak nie ma jednego znaczenia. W jednym z miesięcy jest zdjęcie góralek. I podpisując to zdjęcie, napisałeś właśnie Siumne Góralki. Myślę, okej, okay, to teraz już wiemy, wystarczy popatrzeć na to zdjęcie i zobaczyć, jak wygląda ta definicja. Karolina, opowiedz o historii tego zespołu. Zespół Siumni powstał w 2002 roku, tutaj w Chicago właśnie. Założycielem jest Zdzisław Miernicki. To jest taki działacz, do dziś działa, tańczy, śpiewa, był zbójnikiem roku przy Związku Podhalan. Wyjechał z Polski i po prostu postanowił, że chce tutaj założyć jeszcze jakiś zespół. Oczywiście należał tutaj pierwsze do zespołu, a później chciał założyć swój. No i od tego czasu ten zespół działa prężnie, myślę. Dziś już zespół się składa z młodzieży urodzonej w Ameryce, którzy mają to właśnie trudne zadanie, żeby to kontynuować, żeby autentycznie prezentować te wszystkie tradycje i kulturę góralską, górali podhalańskich. No i myślę, że robią to bardzo dobrze, jak to mówię, moja młodzież. Cieszą się z tego, są bardzo dumni z swoich korzeni i oni naprawdę robią to całym sercem. No, robicie to fenomenalnie. No ale powiedz, bo to wszystko ludzie, którzy urodzili się tutaj. Czy łatwo jest nauczyć się tych góralskich śpiwek, tej muzyki, z kroków tanecznych? Czy to wszystko twoje zadanie, czy rodzice ich uczą w domach? To zawdzięczamy naszym rodzicom, przodkom, instruktorom, kierownikom, ale przede wszystkim to się wszystko zaczyna w domu. Dużo właśnie osób górali, powiedzą, że śpiewali pierwsze z babcią, z dziadkiem, z tatą, z mamą. No, a później zapisują się do tych zespołów. Pierwsze rodzice oczywiście pchają do tych zespołów, tak, małe trzeba. Dzieci. Tak, na początku na pewno trzeba. Albo pierwsze chcą, a później no, młodzież może nie chce tak za bardzo. Ale to jest bardzo ważne. Ważne jest to, że istnieją takie zespoły, że istnieje ten Związek Podhalan w Ameryce, że mają gdzie tańczyć, śpiewać i rozwijać te swoje talenty. No ale tak jak mówię, to wszystko się zaczyna w domu. My później to jakby szlifujemy ten śpiew, ten taniec, rozwijamy to wszystko. No i spotykamy się po to właśnie, żeby to rozwijać, żeby to trwało dalej, żeby to jakoś pchać do przodu i żeby nasze dzieci też miały gdzie tańczyć, śpiewać i wiedzieć o tych zwyczajach, bo to nie tylko chodzi o taniec i śpiew, ale o wszystkie te tradycje i te obyczaje nasze. Te obyczaje są właśnie pokazane w tym kalendarzu, tak. Bo każda strona w kalendarzu poświęcone jest osobnemu zwyczajowi. Za moment może prześledzimy cały ten kalendarz miesiąc po miesiącu i poproszę cię o kilka słów wypowiedzi, ale powiedz mi, kim są właśnie te osoby, które w tej chwili tańczą w Siumnych? Te osoby, tak jak powiedziałam, urodzeni już na ziemi amerykańskiej. To są nastolatkowie, czy ludzie w tak, wieku tak, to jest młodzież. Kilku lat? Najmłodsza osoba może ma 16 lat, najstarsza, nie powiem, bo to ja jestem chyba najstarszą osobą, ale jest to fajne, bo jak właśnie zaczęłam tańczyć w zespole Siumni, to ja byłam najmłodszym członkiem zespołu, no a teraz jestem najstarszym. Także naprawdę jest fajnie, dużo się dzieje w zespole, mamy bogatą historię. Nie tylko występujemy dla Polaków, dla górali. Piękne osiągnięcia i też nagrody, mamy, które zdobywacie na najtrudniejszych festiwalach zespołu góralskich. Tak, nie tylko właśnie w Ameryce występujemy, działamy, tylko też na terenie Podhala. Byliśmy też w Kolumbii, byliśmy w
Bułgarii, na Słowacji, w Zakopanem wygraliśmy srebrną ciupagę, czyli właśnie drugie miejsce. Był to pierwszy zespół po 20 latach, który wrócił z powrotem na ten festiwal z Ameryki i byliśmy naprawdę, mieliśmy wielkie wsparcie, nie tylko tutaj, ale tam na Podhalu. Czuliśmy się bardzo wyróżnieni i po prostu zaskoczyli nas tym, że wygraliśmy coś, chociaż wiedzieliśmy, że byliśmy przygotowani do tego, ale no nie, po prostu było to wielkim marzeniem dla nas, żeby tam tylko wystąpić, a to, że jeszcze coś wygraliśmy, to było ekstra. A poza tym, no tak, no mamy królowe w Związku Podhalanym w zespole, królowe parady tak samo, zbójnika roku, tak. Mamy wiele członków różnych kół przy Związku Podhalan, członków i zarządu głównego. Także naprawdę działają prężnie. Tak jak powiedziałam, całym sercem to robią. Nie jest tak tylko, żeby przyjść, spotykać się, pobawić się, bo też się bawimy, ale rozwijają wszystkie te nasze organizacje tutaj na terenie Chicago. To są ludzie, którzy nie tylko tańczą, żeby tańczyć, ale one żyją tak naprawdę, żyją z przyjmiętą kulturą góralską. I do tego właśnie chcę powiedzieć, że to nie jest, zobaczycie Państwo właśnie te wszystkie ubrania góralskie, to nie są jakieś tam kostiumy, stroje, które nosimy raz w roku. My naprawdę czujemy wielki szacunek do tych tradycji naszych przodków. Jest to ubranie góralskie, które powoduje nam, sprawia nam wielką radość. Jesteśmy dumni bardzo z tego, co nosimy. Zakorzenieni jesteśmy w tej naszej kulturze i naprawdę nosimy te ubrania wielką dumą i przekazujemy to z całym sercem. Wow. To może przejrzyjmy ten kalendarz. Proszę, proszę. Na okładce oczywiście zdjęcie całego zespołu, później mamy historię zespołu Siumni, kilka zdjęć archiwalnych, kilka zdjęć grupowych, ale potem zaczynamy od grudnia, a tutaj muzykanci. Tak jest. Muszę zapytać właśnie, czy to są również osoby urodzone tutaj w Stanach Zjednoczonych? Też. Też urodzeni tutaj właśnie w Ameryce. I to jest tak, że my mówimy, że to są muzykanci, ale to są muzycy naprawdę. Oni mają taki wielki talent, taki słuch dobry. Nie są to artyści po szkole muzycznej, tylko po prostu, tak jak mówiłam wcześniej, ktoś kogoś nauczył i przekazują to tradycja dalej. Tradycja przekazywana z pokolenia. Tak jest. Opowiedz coś o tradycyjnej góralskiej kapeli. Jak widać, tutaj są na zdjęciu instrumenty. Są basy góralskie, trzy struny są. Tutaj gra, jest to prym, sekund. Także składa się, jak tutaj podpisane jest, czterech muzykantów, którzy grają prym, sekund i bas. No i muzyka jest bardzo, bardzo ważnym elementem naszych górali podhalańskich. Tańczymy, śpiewamy. Muzyka to jest podstawa. Na żywo oczywiście, zawsze na żywo. Nie ma tak nigdy, że występ jest, a muzyka tam gra gdzieś w tle z playbacku. Zawsze jest na żywo. Zawsze jest na żywo. Tutaj też styczeń. I mamy taniec zbójnicki. Na tym zdjęciu chciałem się zatrzymać odrobinę dłużej, drodzy Państwo, bo tego zdjęcia fotograf Kasia Zubek, która robiła te zdjęcia, do niej jeszcze wrócimy, przygotowała chyba z 50 różnych wersji i tylko jedno się nadawało. Tak. Karolina, dlaczego? Tak. Bo ja bardzo, bardzo patrzę na to wszystko, na wszystkie szczegóły, a to jest akcja, tak? To nie jest tak, że ustawiamy się do zdjęcia i wszystko jest perfekt, tylko to jest taniec, bardzo żywy taniec zbójnicki, wyłącznie dla chłopów naszych. I to jest tak, że wszystko musi naprawdę grać i to jest tak, że jak tańczą na przykład, ja mówię, musicie wyglądać jak żołnierze. Wszystko musi być równo, równiutko i właśnie ciężko jest to uchwycić na zdjęciu, a tutaj akurat myślę, że się udało. Zdjęcie jest idealne i kiedy wybieraliśmy zdjęcie właśnie na styczeń, może to nie, może to nie, no zobacz tutaj, ten kąt nóg nie jest taki, jak powiem. Karolina, dziękuję Ci bardzo za to przywiązanie do szczegółów, bo dzięki temu te zdjęcia są tak. Ja Ci dziękuję za Twoją cierpliwość. Luty z kolei to modlitwa młodych góralek, która idealnie pasuje do środy popielcowej. Tak, nasza wiara, mamy bardzo mocną wiarę i chciałam też właśnie to przekazać, bo tak jak mówiłam, nie tylko tanie śpiewi zabawa, tylko naprawdę górale bardzo nawiązują. Jest to bardzo ważne dla nas i wszystkie w sumie nasze te uroczystości odbywają się pierwsze w kościele. Kolejny miesiąc.
to marzec. Juhasi. No właśnie. I tutaj się na moment też zatrzymam, bo kiedy będziecie Państwo mieli już ten kalendarz w swoich rękach, to proszę zwrócić uwagę na kapelusze. Nie wiedziałem, dowiedziałem się o tym. Nie wszyscy mają takie same kapelusze. A tutaj te mniejsze. Właśnie, te mniejsze kapelusze to kapelusze... Juhasów. To po prostu są spod hala. I na Sałasie mój tata jeździł i zbierał te kapelusiki właśnie. Czyli są autentyczne. Nie zamawiane, nie. Tak, stare kapelusze. Tutaj te większe to są już nowe. No oczywiście ktoś sobie zamawia na swoją głowę, żeby były paradne, odświętne. Tak. A tutaj są takie juhaskie kapelusze. I tutaj jeszcze pod stol też właśnie jest piórko. Jak jest ktoś kawalerem, to ma piórko. Mhm. Bez piórka to nie kawaler, a ten pod stol właśnie tak odznacza... przekazuje właśnie całe ten, te tradycje tych juhasów pasterskie. No i tutaj jeszcze jest bardzo ciekawa informacja. 24 czerwca, czyli Dzień Świętego Jana, to bardzo ważny dzień. Tak. A dlaczego? Tutaj jak piszę, to przeczytam. Pasterze owiec nie mogli mieć żadnych kontaktów z kobietami, gdyż mogło to sprowadzić nieszczęście. No proszę. No. Czyli juhasi się dzieli. Tutaj nie ma nigdzie żadnych góralek, żadnych kobiet. To są juhasi. Pół roku. Kwiecień. My znamy ten zwyczaj pod nazwą śmigus dyngus, prawda? Górale mówią na to... Polewacka. No właśnie. Polewacka. Ale chodzi mniej więcej o to samo. To samo. Tak samo. Do swojej wybranki, tam do wybranek, którą lubią, podlewają. To jest takie fajne. Kolejny miesiąc, maj, miesiąc poświęcony Maryi, no i nie mogło być inaczej, góralki pod kapliczką, a Matki Bożej modlą się. Ten zwyczaj chyba ciągle jest pielęgniowany na podchale. Tak jest, do dziś i tutaj też. Mhm. Zwróćcie od razu Państwo uwagę na te piękne spódnice, bo te spódnice to jest coś, co, na czym warto się zatrzymać. To są rzeczywiście autentyczne stroje. Tak jest, autentyczne, tak jest. Tutaj też mamy takich... takich twórców ludowych, którzy szyją i projektują te ubrania. Tutaj akurat są robocze takie ubrania, te smatki na głowie, zapaski, takie sprawy, ale większość zdjęć to są odświętne ubrania. Kolejny miesiąc, czerwiec. Tutaj z kolei dziewczyny wiją wianki. Tak. A o co tutaj chodzi? To jest łos wijacka, czyli zielone świątki. Wieczorem jest łognisko, watra się poli. Tak. I dziewczyny tutaj chcą przyrektować wieniec taki, którego umoją tą watrę, wianki na głowie, także śpiewają sobie same na polanie, a później jest ta druga część wieczorem z chłopakami. Czy wianki tylko dla panien? Tak jest, oczywiście, a wszystkie panny oczywiście. A lipiec to również kolejne zdjęcie, którego wersji, ponieważ to znów dynamiczny taniec, było chyba z 50. Tak. Wybraliśmy tylko to, bo na tym zdjęciu dosłownie iskrzy między tańczącymi parami. Tak jest, to jest właśnie też bardzo ważne, że jak jest taniec taki właśnie w parach, to jest kontakt wzrokowy bardzo ważny, bo to jest taniec, jak my to mówimy, zalotny. Mhm. Zalecaj się. Jak ci się ktoś podoba, to się zalecaj. I to widać, między tymi parami naprawdę iskrzy. Zwróćcie koniecznie na to uwagę na lipcowym zdjęciu. Sierpień. A Matki tutaj mamy Matki Boskiej Zielnej. Tak. Dziewczyny mają bukiety z ziołami, tutaj idą z odpustu albo na odpust. I to właśnie te stroje, te ubrania odświętne. Również paradne stroje. Tak. Wrzesień. No i tutaj, czy tu jesteśmy na Podhalu, zobacz owce, więc teoretycznie można sobie pomyśleć, że to zdjęcie przysłane prosto z Polski, ale nie. I to jest chyba dobry moment, żeby powiedzieć o tym, gdzie te zdjęcia zostały wykonane. Tak jest. Śmiało mogę powiedzieć, że właśnie w tym miejscu to każdy się czuje, jakby był na Podhalu. Mhm. To jest miejscowość w Lemont, Illinois. To jest polana rodziny Skików. A jeszcze ciekawa sprawa jest taka, że Robert Skik właśnie był kiedyś instruktorem w zespole Siumni. Żona też należała, Lucja, do zespołu. Brat tak samo, bratowa. Także to jest rodzina taka związana z zespołem Siumni. No i właśnie nam pozwolili robić te zdjęcia tam na polanie, bo tam jest taki szałas góralski, jest ta polana, owce, konie, wszystko naprawdę jest tam tak samo jak na Podhalu, za co im bardzo dziękujemy, za to, że nam pozwolili tam robić. No i jak widać, no bez tego nie dałoby się zrobić takiego zdjęcia naprawdę. Patrząc się na to, to wygląda jakby to było tam jakieś, nie wiem, fotomontaż, ale no to naprawdę tak się ustawiły te owieczki i to wszystko, także...
jak widać, naprawdę pięknie. Serdecznie dziękujemy jeszcze raz bardzo, z całego serca za udostępnienie ich polany do zrobienia tej sesji zdjęciowej. No i tu są właśnie siumne góralki. Tu są siumne góralki. Wesołe, swobodne, śmiejące się, tak. A listopad? Listopad, to jest chyba moje ulubione takie zdjęcie z dziewczynami. Tu jest właśnie w tym czasie ważne, bo to jest świętego Andrzeja, czyli Andrzejki, wróżby. No i dziewczyny leją wosk przez klucz i właśnie wychodzą właśnie takie kształty i one wróżą sobie, jaka ich spotka przyszłość. Miłość, pięknie. Może nie, może tak. Także tutaj jest piękne właśnie. Nie wszystkie są właśnie nasze zespolenki na zdjęciu, bo nie wszystkie dały rady przyjść, ale większość. Świetnie. No i zdjęcie, które zamyka, to chyba jest moje ulubione zdjęcie. Tak, powiedziałam, że tamto ulubione to też jest ulubione, bo tu są podłazy po pasterskiej, czyli po pasterce. I chłopacy przychodzą z muzyką góralską, właśnie zimowo wyubierani. To jest też bardzo ważne. Patrzyliśmy na to, żeby to nie było tak, że jest sierpień, a tu kożuchy jakieś albo no coś, właśnie. Albo zima, a tutaj bez serdaków. Właśnie takie elementy ubrania takiego inne zimowego. Czapki od razu widać na dokładnie. Czym on tutaj sypią po izbie? To jest owies i sypią tym owsem właśnie w tych domach, tych swoich wybranek i są życzenia związane z tym na szczęście, na zdrowie, na tą świętą wilią, niech on błogosławi Jezusik z Marią i tak dalej. I siedzą później i są takie posiady po tej pasterce. Przeprowadziliśmy was przez cały kalendarz. A z tej odległości nie mogliście na pewno zobaczyć, jak wspaniałe są te zdjęcia, dlatego zachęcam bardzo gorąco, żeby sięgnąć po dziennik związkowy właśnie 8 grudnia. A Karolina, ty się urodziłaś tutaj w Stanach czy w Polsce? Tutaj w Chicago się urodziłam, siostra moja tak samo, ale tak jak mówiłam wcześniej, było to bardzo ważne, jest bardzo ważne dla moich rodziców, dla mnie tak samo jako matka teraz, żeby podtrzymywać te wszystkie tradycje, żeby chodzić do tej polskiej szkoły, należeć do zespołu. I naprawdę zrozumieć to, wiedzieć, o co to chodzi w tym wszystkim i to jest naprawdę moja tożsamość. Powiedz jeszcze o samym zespole siódmym, bo to nie tylko taniec. Na Facebooku widać wasze zdjęcia w różnych sytuacjach. Tak. Ostatnio byliście na kręgach. Na kręgach, tak. To jest taka druga rodzina, zawsze to powtarzamy, spotykamy się razem, mamy wspólny język, wspólne tematy. No i to nie jest tak, że tylko trenujemy, tylko po góralsku to wszystko, ale też staramy się organizować imprezy charytatywne, imprezy takie właśnie ostatkowe, takie wesołe, pikniki organizowaliśmy przez lata, opłatki, zabawy. Także naprawdę my się czujemy bardzo dobrze razem, jak jesteśmy właśnie w tym towarzystwie zespolańskiej rodzinie. No i łączy nas pasja do tych tradycji, do śpiewu, do muzyki. Ja zgaduję, że niejedno małżeństwo się wykroiło. Oczywiście, tak jest. Tak? Moje tak samo. Naprawdę? Tak. Byłeś za mąż za członka zespołu? Tak, za muzykanta. Pięknie. Świetnie. No, powiedz w takim razie, gdzie można znaleźć więcej informacji o samym zespole Siumni? Zapraszamy na naszą stronę facebookową, Zespół Góralski Siumni, jeszcze jestem Polish Highlanders Chicago, albo na stronie siumni.com. Tak samo zapraszamy na stronę Związku Podhalan, zppa.org. No i jesteśmy na YouTubie, na Instagramie, wszędzie tylko należy wystukać tam Siumni Chicago. Szczególnie w tej chwili apel do góralskich rodzin, jeżeli macie dzieciaki i chcecie, żeby one pozostały blisko tej kultury, niezależnie od tego, czy mieszkacie na północy, czy na południu, skontaktujcie się z Siumnym. Tak, zapraszamy. Bo to zdecydowanie chyba najlepszy góralski zespół w tej chwili w mieście. Autorką wszystkich zdjęć jest Kasia Zubek-Siwa. Tak. A to ty wybrałaś tę fotografkę. Dlaczego? Ja wybrałam Kasię, bo Kasia dużo nam pomaga, ona dużo zdjęć właśnie robi Siumnym i chciałam właśnie ją tak jakoś wynagrodzić albo wyróżnić w tym przypadku. Jest to góralka tak samo, z góralskiej rodziny i naprawdę super dziewczyna i chciałam po prostu, żeby ona też brała udział w tym projekcie. No, zrobiłaś świetną robotę, naprawdę. Siumni prezentują się doskonale. Dziękujemy bardzo, naprawdę. Nie muszę was o tym przekonywać. Sięgnijcie po dziennik związkowy 8 grudnia, tam wspaniały góralski kalendarz. A ja się nie mogę doczekać, żeby was zobaczyć w akcji. Dziękujemy. A powiedz, gdzie, co planujecie teraz? Wiem na pewno, że będziecie na Mikołajkach już Fundacji teraz, dokładnie, w niedzielę 3 grudnia zapraszamy na Mikołajki charytatywne na sali Paradise. Wystąpimy z dziećmi, tym razem z małymi Siumnymi.
o godzinie 2:00. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Świetnie, dziękujemy serdecznie. My również dziękujemy. Moim gościem i Państwa gościem była również Karolina Strzelec-Stafiera, a kierownik, a instruktor zespołu Siumni, a wszystko o zespole Siumni. 8 grudnia w Dzienniku Związkowym w specjalnym kalendarzu na 2024 rok. Karolina, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich zespolanów.